A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Mu Legend. Zobaczcie, tutaj jest pies Kakashiego. Taki podobny, nie? O, i się kręci w kółko. A co my mieliśmy dzisiaj robić? Na czym my skończyliśmy? Chyba do skrzynki mieliśmy zajrzeć, żeby obadać na przykład runę. O, bo tutaj nam doszedł całkiem niedawno nowy skill, szarża. A tu mamy runę do szarży, która penetruje obronę. Wciąż nie wiem dokładnie, jak ta penetracja działa, także wam nie powiem jeszcze. Tutaj sobie wszystko przełożymy. A tutaj mamy przedmioty dla naszej postaci, które też w przyszłości mogą się przydać, ale to raczej w takiej dalszej przyszłości. Co my jeszcze tutaj mamy ciekawego? Tu są jakieś kostiumy inne, to nieważne. Tutaj już chyba więcej nic nie miałem zrobić, to sobie zarejestrujemy, tak? Na razie nie mamy żadnej runy tutaj do włożenia, ponieważ nie zdjęliśmy kłódki i teraz co ja dzisiaj miałem robić? Możemy tak, albo kontynuować questy dalej. Jesteśmy tam chyba na nowej lokacji. Albo... A właśnie, z tym kotem. Ojejku, z tym kotem, co Red mówiła. Jeszcze jest taki pomysł, żeby... Zaraz, ja sobie może wsiądę na wierzchowca. Żeby udać się do tego airportu. Ale za pomocą portalu, punktu nawigacyjnego. Tam chyba jest jakaś taka osobna lokacja. A to czekajcie, jeszcze tutaj coś mieliśmy zrobić, zanim... O właśnie, runka do tąpnięcia. Wiedziałem, że coś jeszcze było. O, to już trzecia runa. Stana wydłużamy, cooldowna zmniejszamy. Możemy zmniejszyć mana koszt i chyba tak zrobię. Tutaj na wielkiego pola do popisu to ja na razie nie mam. Zmniejszymy koszt many. Niech to będzie. I no właśnie, zaraz, jak to tu wygląda? Airship, o właśnie. I jakbyśmy tu... O, widzicie? Tu jest po prostu osobna lokacja i faktycznie jest quest. Ha! Dobra, przenieśmy się tam. Tam się chyba jakieś myszy czy szczury łapało, ja pamiętam. Coś tam takiego było, tylko zupełnie nie pamiętałem, jak się tam... Jak ten quest zainicjować, a to trzeba po prostu tym punktem nawigacyjnym. O, jesteśmy na statku konkretnie. I tu się brało quest. O, tak, i można kociaka takiego dostać. Becika. Trochę expa, na tym etapie to już niedużo tego expa i kasy. Ale co tam, weźmiemy sobie zaraz, jak się to... Są szczury chyba, tylko że tego... A nie, to pod pokład trzeba było zejść? Teraz jak to było? A nie, tu jest szczur, tylko tak, trzeba za nim biegać. Momencik. Jak to się robiło? Aha, po prostu klikać spację. Dobra, już wiem. A tutaj... Czy tu jest jakiś szczur gdzieś? Czy to pod pokładem, czy jak? Bo tu się ciężko chodzi. Jak tu się schodzi pod pokład? Tutaj jakoś? O nie, tutaj, dobra, widzę, tu jest jeszcze jakiś szczur. O. Ciężko mi go będzie złapać. On się musi zatrzymać chyba, nie? Jak to się robi? Jaki szybki szczur! Słuchajcie, bo... Ejku, z szarży chciałem go ścignąć, ale... Ale coś mi nie wyszło. Teraz jak to tu... O, dobra. Chyba się udało. Aha, już, tak? No dobra. A tego musiałem myszką kliknąć. Tam ten poprzedni to miał tę przerywaną linię, spacją, coś tam zrobiłem. No mniejsza z tym. W każdym razie zrobione. Tak dla zasady trzeba było ten questik sobie wykonać. Zarejestrujemy kota. To jest taki common pet, no, do zbierania zenów. Zasięg zwiększa, procencik zwiększa. O, no taki kociak. Moglibyśmy go odwołać, ale wiele mi to nie da. Chyba że chcemy zupgrade'ować naszego Uncommon Badge Dragona. Zaraz zobaczymy. Tu dostaniemy 50 punktów. Tutaj, żeby podbić poziom...
Ale ja wiem, czy ja chcę. No tam tych. Aha, tu jest krytyki są. Nie, zostawimy to. Uzbieramy sobie tych punktów więcej, może później zupgrade'ujemy coś ważniejszego. Zobaczymy. Na razie niech będzie tak, jak jest. I teraz tak, zaraz, spokojnie. A może byśmy sobie zrobili, proszę ja was, zobaczcie. Mamy dostęp do tego Magic Gem Mine. Może byśmy tam się udali. Bo czemu by nie? To nam pokazują, co mamy odblokowane, a jak czegoś nie mamy odblokowane, to na którym poziomie będzie odblokowane i ile nam jeszcze zostało jakby wejść na, w danej dobie. Bo to są takie wejściówki ograniczone. Tutaj mamy powiedzmy do tego rodzaju liftów 10 wejść na dobę, do Endless Tower 3 na dobę. Do tej kopalni magicznych kamieni możemy wejść raz na dobę. No moglibyśmy tam sobie zajrzeć. Nie wiem, jak mi tam pójdzie. No chyba jakoś pójdzie, nie? Co ma nie pójść? Nie pamiętam, tam był jakiś pasek postępu, coś. Zaraz. To było tak. To było na pewno w Ordorze. Także skorzystajmy z tego naszego urządzenia. Musimy się przenieść do tego Room of Duty, czy Hall of Duty, czy jak to się tam nazywało. Tu, nie Hall of Light, Room of Duty, o tutaj. Tu są te różne eventy, o zobaczcie, wykrzykniki się nowe pojawiły. Będą questy do wzięcia. No to weźmiemy, chociaż na tym etapie nie wiem, czy je będę próbować rozwiązać. Tam pewnie się pojawią znowu zadania typu zrób poziom tego Endless Tower, znaczy osiągnij poziom Endless Tower, tam chyba, nie wiem, 30 może coś takiego. Takie różne rzeczy. No moglibyśmy to wziąć sobie. Wszystko. Weźmy. Tak jest, poziom 30 trzeba osiągnąć tej wieży. Też kiedyś jakiś odcinek poświęcimy jeszcze na tę wieżę, coś tam porobimy. Aha, tutaj 20 poziom wieży. No 20 to pewnie byśmy zrobili, ale jak już będziemy robić, to od razu 30 spróbuję zrobić. A na tym etapie chyba by mi się jeszcze nie udało 30. I tutaj jeszcze, a to czasami nie jest też do tych kamieni, do tej kopalni coś? Od razu zadanko, bo tak stoi przy tym wejściu do kopalni. Tak, 1000 Magic Gemsów dostaniemy, jak to zrobimy. O, ile my w ogóle mamy tych Magic Gemsów? 8000. Dobra, spróbujmy to sobie zrobić. To powinno się w party robić, tak? Jeżeli chcecie jakoś tak bardzo ekonomicznie tę grę przechodzić, w miarę optymalnie, to tutaj trzeba party szukać. My to sobie na potrzeby odcinka na spokojnie zrobimy singlowo, żebyście tylko zobaczyli. Nic tutaj nie będę zwiększał, bo można naprawdę tak popracować fajnie nad tą kopalnią, że tych Magic Gemów będzie wpadać sporo. Ale idziemy normalnie. Dobra. Sobie to przetestujemy na nagraniu. I teraz tak, tu jest taki rodzaj paska postępu. Zaraz, o, to jest to. Ale to chyba nie jest na czas. Po prostu chodzi z tym o to, że jak będziemy już tam... Chodzi o to, że będzie takie specyficzne centrum z bossami, tam gdzie ma wypaść masa kamieni i tak dalej, to zanim tam dotrzemy, zanim aktywujemy jakby to centrum, że tak powiem, to fajnie by było ten pasek mieć nabity. Ten pasek się nabija, no, po prostu zabijając wrogów. Tej wielkiej filozofii nie ma. Znaczy, w sumie to nie wiem, czy to nie jest na czas. Znaczy, na czas tak jak się rifty może przechodzi, że im szybciej przejdziemy, to tam mieliśmy te rangi A, S1, S2, S3. To może tutaj też im szybciej to zrobimy, tym więcej tych gemów później poleci zielonych, ale chyba nie. Tu chyba tylko ten pasek chodzi, żeby to zrobić. Teraz tak, czy tu się istoty przystosowują do naszego poziomu? Tak, mają 35, czyli to działa podobnie jak na zasadzie, jak te lifty. Także istoty są dosyć twardawe, pomimo tego, że nie zwiększałem poziomu trudności. Sobie to tutaj w miarę obejdę.
Okej. Zobaczcie, ten pasek się nabija. Za szybko się nie nabija. Ogólnie dwa poziomy tutaj chyba są. Aha, i trzeba czasami klikać coś, żeby te kryształy pozyskiwać. W sumie to ja nigdy w to nie klikałem. Zawsze ktoś klikał w party. Żebym tego nie przegapił czasami. Chodzi o to, że na obrzeżach tych wszystkich przejść czasem chyba można w coś kliknąć, ale to będzie chyba widoczne. Tu mamy bossa? Nie. Te dwa maluchy jakoś tak blisko siebie stały. Miałem wrażenie, że bosior tu jest. Dobra, tędy sobie pójdziemy. Nie wiem, czy dobrze idę. Nie mam pojęcia. Znaczy, nie chciałbym iść za szybko we właściwym kierunku, o tak powiem. Bo musimy ten pasek nabić. Cyk, tutaj bezproblemowo. Dobra. No tu jest wiele takich zapętleń, także zawsze możemy się szybko wrócić. O, tutaj sobie na przykład wrócimy od razu, żeby to było z głowy. Dobra, zrobimy tąpnięcie. Ostatnio zmniejszyliśmy tam koszt many, nie za mocno, ale zawsze. Teraz tu już mamy, aha, tu mamy dwie runy, tu mamy trzy runy już. Tutaj niedługo runę odblokujemy. Warto by sobie pokrzyczeć. Dobra, pójdę tędy. Musimy też używać tej naszej byczej szarży. O, tego krzyku też, skoro ma się zamiast zaraz runa odblokować. Okej. Warto ich wszystkich sobie jakby zgromadzić na większą kubkę, tylko... O, może... Nie, tutaj... Nie, chyba po raz pierwszy te kamienie możemy brać, jak jesteśmy w tym centrum całym z bossami. Coś tak mi się kojarzy. Wiecie, ja... O, level up. Ja w tej kopalni to byłem chyba z dwa razy może. I to zawsze w party i tam niewiele klikałem w te miejsca, skąd wypadały kamienie, więc nie chciałbym tutaj czegoś przegapić, ale... Coś ciężko mi było w niego trafić. Chyba nie przegapię tu nic, nie? Tak mi się wydaje, że to po raz pierwszy było... Po raz pierwszy się pozyskiwało te kamienie w tym centrum z bossami. Tu się jeszcze wrócimy kawałek. Chyba nic tu nie ma takiego. A, krzyknąłem, żeby ta kłódka nam się odblokowała. No jeszcze z dwa okrzyki i będziemy mieli slocik. Tutaj możemy iść. Czy to się zapętli? Chyba tak. O! Nie, to jakiś checkpoint jest. Jeszcze wrócimy się, dobra? Bo to może już będzie to, o czym mówiłem. Jeszcze się wróćmy. Będę wykorzystywał te szarże do szybszego poruszania się. To chyba też nas zaprowadzi do tego miejsca. Tędy sobie pójdziemy. O! Okej. Okrzyk. Zrobimy szarże. No i ładnie tutaj popadało wszystko. Jeszcze nawet połowy tego paska nie mamy. Chociaż ostatnio w sumie jak szedłem w party, to ci lepsi gracze, którzy tam już pewnie grają dużo więcej, jakoś od razu szli na tych bossów. I ten pasek i tak się zapełnił. Bo w sumie przy tym centrum tam jest bardzo dużo mobów i tam... Tylko też w sumie nie wiem, czy to nie zależy od liczby osób w party, może albo od poziomu trudności bazowego. Ta liczba wrogów później w centrum, może tak być. Jak idziemy sami, to się może okazać, że ten pasek się nie nabije i kamieni będziemy mieli mniej. Dlatego lepiej to sobie na spokojnie zrobić. Farża... A nie, to nie ten klawisz, dobra. Okej. Tutaj. Te ptasiory to jakoś nie są skłonne, żeby za mną lecieć. Dobra, białe przedmioty też bierzemy. Będziemy rozkładać. No tutaj nic nie mogę klikać. Jeszcze się to nie odblokowało? Jejku. Szarże można nawet zrobić totalnie z bliska, się okazuje.
Nie trzeba brać jakiegoś wielkiego rozpędu. O, checkpoint. A to nie, tutaj też jest checkpoint. A to może tamten checkpoint jednak nie był przy tym centrum? A może to centrum było na drugim poziomie? Wiem, że na pierwszym poziomie też jakoś się te kryształy chyba pobierało stąd. Żeby się nie okazało, że to trzeba... Nie. Dobra. Nie, to musi być coś clickable pewnie. No, a muzyczka fajna. Rozpęd, uwaga. No, jeszcze się nie odblokowało. Idzie to wolniej niż myślałem. Tutaj nam się zapętli. Może teraz. No jeszcze nie, no ale już chyba. No połowę paska dopiero mamy. O, tutaj jakieś większe potwory. Jeszcze się nie odblokowały. Ale dobra, wykorzystuję tutaj te skille masowo, wszystkie. Moglibyśmy jeszcze w sumie używać tego naszego eksperckiego, też o nim zapomniałem. Też musimy przecież odblokować... O, też nie, zobaczcie, niewiele zostało do kolejnej kłódki. Bo z eksperckiego jak najbardziej korzystamy. Więc nie można kliknąć nigdzie, chyba nie. Checkpoint znowu. Może tu gdzieś. Pyk. Jest! Odblokowaliśmy slot. Bardzo dobrze. A to chyba tam jednak jeszcze nie było tego centrum. Co tu w ogóle jest? Szarża. Właśnie, możemy ich przestraszyć i później jeszcze zaszarżować na jakąś grupkę, która ucieka przed nami. A właśnie, bo... A nie, to inny jakiś skill był, coś tam... A dobra, to mniejsza z tym. Tutaj sobie zajrzymy. Skilla eksperckiego użyłem. Zbliżamy się do odblokowania kolejnej runki. No, jeszcze z jeden ten okrzyk. Tylko, że tutaj cooldown jest bardzo duży. O, tutaj coś jest. Tam coś jest. Czy to jest to centrum? Nie wiem. Ale jeszcze tam nie idę. Ale już wielkiego wyboru... Kurde, nie wiem. Dobra, idziemy tam. Zobaczymy, jak to będzie. Może ten pasek trzeba było nabić przed wejściem na drugi poziom? Ale nie, tutaj już te kamienie będą. I one chyba się odblokują jak... Nie wiecie co? Jeszcze chodźmy tutaj. One się chyba odblokują. Będziemy mogli jakby w nie uderzać, jak zabijemy tam bossów. Coś mi się tak kojarzy. A może za każdego bossa to było? Dobra. Jeszcze się nie odblokowało! To może to jest tak, że te pierwsze kłódki się jednak szybciej odblokowują niż kolejne kłódki. Chyba tak. Dobra, tu jeszcze pójdziemy. Są wrogowie. Farża. Mamy fajną broń, wszystko tu ładnie pada. Chociaż jak się tak przyglądamy pojedynczemu wrogowi, jakiemuś byle jakiemu, to wcale mu to życie nie schodzi za szybko. Dobra, wracamy się do tego centrum, idziemy tam już. Może jest podobnie jak w Diablo, że za zabijanie bossów szybciej ten pasek się nabija? Pójdziemy tą drogą, bo jeżeli tam ma być centrum, to... Jest, odblokowaliśmy. To można tam pewnie dojść z różnych kierunków. Odblokowaliśmy to. Tam są golemy. Dobra, może od góry tam jeszcze wyjdziemy. Ja jeszcze troszkę pozabijam na wszelki wypadek. Jeszcze to przedłużę. Rolki sobie włożymy do tych skilli po wyjściu z tej lokacji. Dobra.
Chyba nie omijam żadnych zielonych kamieni. Jakby co, zaraz skill ekspercki możemy zapodać. Tu jest na przykład boss, zobaczcie. Przerazimy ich. Cyk! Jeden zabity. Ale jeszcze tam nic nie aktywujemy. Tak, i zobaczcie, ten pasek jakoś tak mocno się przesunął za zabicie bossa po prostu, nie? To warto wiedzieć. No, może faktycznie można od razu do centrum pędzić. Bo tu tych bossów będzie kilku. Ujejku, co mnie tak klepnęło? Chyba mi jakiś inny boss zauważył. Tak, łyknę sobie miksturkę. Coś tu idzie? Jakaś pułapka? Tak, tu jest bosior, zobaczcie. Okej, zaraz go sklepiemy. Skilla eksperckiego na nim nie użyłem, aż taki potężny się nie wydawał, ale klepnięcie miał ostre. Dobra, ten pasek już praktycznie nabity. Zobaczcie, czyli bossowie faktycznie bardzo dużo tego expa tutaj dają. Znaczy expa do paska, może tak się wyrażę. No tu są kryształy. Jest jeszcze jeden boss. O, tu jest jakiś już taki większy. Użyjemy skilla eksperckiego, czyli tylda, tyk, tyk. Krytyki zwiększone. Zrobimy szarże. Jak ja po nim pojechałem. Okej, okay, to było fajne. A teraz chyba Trenta Energy Charging coś tam completed było. Teraz się chyba nabiło. Tak, i pasek zniknął. Czyli ten pasek musi zniknąć. I co teraz? Teraz bym mógł w to klikać? Jeszcze nie klikam. No widzicie, ja tak też w sumie po raz pierwszy tutaj sam wszedłem i się uczę tak naprawdę. Jak to się robi? Zaraz się dowiemy. Jeszcze jakiś boss tu będzie. Jeszcze jest jakiś boss. 18 sekund do odpalenia skilla eksperckiego. Cyk, cyk. Dobra, te obstawy załatwimy, żeby nam tutaj nie przeszkadzali. Ej, a nawet to ogłuszenie weszło chyba tutaj na bossa. Dobra, użyłem skilla eksperckiego. Raczej nic mi już nie może zrobić. Zginął boss. Kolejny. Aha, tutaj się niszczy, patrzcie. I tutaj właśnie wypadają te kamyczki. Aha. To ciężko zauważyć te clickable takie. Czyli warto jednak tych okrzyków używać, takich obszarówek o dużym promieniu, żeby czegoś nie przegapić. Widzicie? I to tutaj wypada. Zobaczymy, ile w sumie zdobędziemy tych kamieni. Ale to jeszcze nie koniec. Tych kamieni będzie więcej. Jeszcze będzie taki obszar. Zaraz tylko... Co w to trzeba kliknąć? Tak, tu się chyba portal otworzy. To się wydaje, jakby jakiś boss tutaj wychodził. Coś w tym stylu zmechanizowany, ale nie. Czy tu jeszcze gdzieś nie było? Pamiętam, że była taka lokacja, gdzie na obrzeżach się zdobywało, ale to chyba na drugim poziomie właśnie. Pamiętacie? 8000 chyba na początku mieliśmy tych kamieni. Już mamy 12600. No tutaj chyba więcej nie ma. Jak coś przegapiłem, to mówcie, bo... Tak, żebym wiedział na przyszłość. No, jak tu wejść? Aha, dobra. Huch, czyli w dzisiejszym odcinku się okaże, że... zrobimy... te majny. Cały odcinek na to zejdzie. Ale to nic. Pokazać trzeba. To już będzie druga taka instancja pokazana w tym całym... Room of Duty, czy jak to się tam nazywa, nie? Tam jeszcze jest jakiś skarbiec, ale to nie mamy do niego na razie dostępu. Musimy mieć większy poziom. Jakieś ogrody tam jeszcze są, w której leci, znaczy, no, powiedzmy, że częściej lecą materiały crafterskie. Te domki ze zwierzakami chyba tam lecą częściej. Znaczy, albo tylko tam lecą, bo ogólnie można je kupować, ale... Jak chcemy pozyskać jakieś lepsze, to chyba tam muszą polecieć. W tych ogrodach podejrzanych. Nie wiem, czy jest sens, żebym ja te istoty tutaj zabijał tak... A zobaczcie, mają 35 poziom, czyli poziom istot ustala się na samym początku, jak wchodzimy. Później, jak zdobyłem poziom, to już jakby ten kolejny poziom nie załadował się z lepszymi mobami.
One zostały jakby ustalone na samym początku. O, tam będą znowu clickable takie. Załączymy sobie skilla naszego eksperckiego. O, przeraziliśmy bossa, coś podobnego. Okej. Super. Ale nawet skoro mają 35 poziom, to może nawet trafiliśmy na jakiś przedmiot dla nas ciekawy. O, tutaj są te clickable chyba. Pyk. Pyk. Tu są chyba te clickable. Tak jest. Trzeba uważać, żeby tego nie przegapiać. Patrzcie, ile tego leci. I raz dziennie właśnie możemy w to miejsce sobie wejść. Tylko mówię, najlepiej gromadzić party, żeby tego więcej było, nie? Ale wiecie, jak ja bym zgromadził party, to zamiast tutaj z wami gadać, coś, żebyśmy wspólnie szukali i tak dalej, to ja bym musiał pędzić razem z nimi, jakoś tak trzymać się razem, skupiać się bardziej na grze w party. Na potrzeby filmiku to tak średnio by wyszło. A tak sobie to tutaj na spokojnie zrobimy. Ja przynajmniej się nauczyłem, jak to jest z tymi lokacjami poszczególnymi i z wypadaniem tych zielonych gemów. Okej. Mana nam się kończy. Ciekawe, ile już tego mamy. Tąpnięcie. Ja mam nadzieję, że te gemy nie znikają za szybko. Ale chyba nie, bo miałem takie wrażenie, jakbym ich nie podnosił, tylko że zanikają, ale chyba nie. Mam nadzieję, że nie. Nic nie przegapiłem tutaj. Tak się jeszcze troszkę wracam, ale chyba nie. Niedługo poziom zdobędę. Patrzcie, zdobyliśmy dzisiaj poziom. Pochodziłem trochę po tych minesach. I zaraz zdobędziemy... O, tu... A to są jeszcze czasami takie małe. Jak to trzeba uważać? Czekajcie, nie ma kiedyś... A jak jakiegoś skilla eksperckiego użyłem przez przypadek. Czasami są takie małe, a nie tylko takie kręcące się. O, tam będzie bosik. I to taki groźny bosik. Kurde, on takie plamy robi na ziemi, trzeba lepiej w nich nie stać. Mamy jakiś kamień do wskrzeszenia na wszelki wypadek? Mamy 4, łe. Dobra. Ale to naprawdę trzeba uważać. Zwłaszcza, żeby ta szarża była może pod ręką, żeby uciekać. 25 sekund do skilla eksperckiego, dobra. Spróbujmy się z nim. Możemy go... O, z tego trzeba wychodzić, to jest dosyć silne. O, teraz będzie chyba te plamy, nie. On się tak kręci w taki specyficzny sposób. O, teraz! I takie plamy teraz powinien robić. O, widzicie? Jak się stanie w tej plamie, to jest masakra potem. No, coś tutaj znowu chciał wykombinować. O, teraz będą plamy. Widzicie? Taki inny rodzaj. Ale nie tylko przy nim się one pojawiają, bo można by takie wrażenie odnieść. To w sumie różnie bywa. Czasami nawet bardzo daleko. Bo... O, teraz będą plamy chyba. Nie. O, teraz. Ale wiecie co, jak jest dużo graczy, to czasami te plamy są troszeczkę jakby takie zbugowane. Bardzo szybko znikają te... O kurde. Te znaczniki. No, muszę się uleczyć. Bardzo szybko znikają te znaczniki na ziemi. Jest tylko takie mignięcie w sumie i bardzo łatwo się można wpakować. Dobra, zabiliśmy go. Także na to trzeba uważać. To pewnie poprawią, bo to jakaś... O, 3S? No bez przesady. Za co ja tutaj dostałem 3S? Mieliśmy przedmiot legendarny, ale zobaczcie, 3S-y były 3 rzadkie przedmioty i jeden legendarny, nie? Masakra. No to jest właśnie urok 3S. Przeszedłem to w sumie, jak na singla, w maksymalny możliwy sposób. Nie wiem, od czego to zależy. Tam chyba Valendor nam pisał w komentarzach, że ta formuła jest bardziej skomplikowana, niż to mogłoby się wydawać. To nie tylko zależy od szybkości przechodzenia, liczby zgonów i tak bardziej. Może to zależy od szybkości zabicia bossa głównego? Między innymi.
w ogóle poziom zdobyliśmy. No ale mieliśmy rangę 3S, to jest chyba maksymalna, nie? I widzicie, i widzieliście, jakie tam karty były potężne, nie? Czy tu jeszcze jakieś kamienie są, jak zabiliśmy tego bossa? Czy nie? Już się chyba tylko portal pojawia, nie? Ile w sumie zdobyliśmy kamyczków? 21,5 tysiąca prawie. No ładnie. Ja tu już chyba nic więcej nie ma. No dobra, wychodzimy. Fajnie było, nie? Ale ranga 3S za takie wolne przechodzenie, zobaczcie. Ale dosyć ładnie. Dosyć dużo mobów zabiliśmy, nie? Może duży procent. Nie wiem, od czego to zależy. Ale widać, że spieszenie się to nie jest najistotniejsze, jeżeli chodzi o tę rangę. Nie wiem, o co to może chodzić. Jeżeli macie jakieś informacje odnośnie tego, od czego zależy ta końcowa ranga i moc tych kart, spośród których losujemy przedmiot, dajcie mi znać stanowczo. Tu możemy gdzieś jeszcze oddać questa za te gemy. O, o, o. Bierzemy, dostaniemy woreczek. O, i możemy wziąć kolejnego questa od tego gościa, co tutaj będzie. Concord Magic Gem Mine. Aha, znowu będziemy musieli wejść do tej kopalni, coś tam znaleźć, no ale dzisiaj się już nie da, bo tylko raz na dobę można tam wejść. I znowu woreczek z 1000. Dobra, słuchajcie, tutaj zakończymy odcinek. W następnym odcinku ogarniemy sobie ten wykrzyknik. Zdobyliśmy poziomy, może jakiś nowy skill wpadł. Runki nam na pewno... Znaczy, sloty nam się zrobiły na nowe runki, to ogarniemy. Weźmiemy w następnym odcinku Soul Level, zobaczymy, co mamy w ekwipunku. Po trochę przedmiotów wpadło, ale to już nie teraz. Póki co ja was żegnam, trzymajcie się, na razie.